Nic się nie stało. Skurcz mnie złapał. Znowu? Takie mrowienie w nogach. Przejdzie zaraz. Stefana, czyj to samochód? A to do Jolki jakiś facet przyjechał. Dziękuję, koledzy. Nie, to tam niedolnicko, wiedz. To co, możesz już iść? Tak, już przechodzi. W porządku. No zamówiłam tragarz oczywiście. No zamówiłam, no jasno, że zamówiłam. No ale mam tyle tych drobiazgów, no trzeba to wszystko popakować i poprzewozić tyle razy, no. Słuchaj, no, czemu tam naprawdę gazetę? Głos no, mi wziął? No to ja bym z tego to na pewno się ale ja chcę. Może spokoju. Ja ci gaszkazję. Spokoju? Może gaszkazję, bo teraz ja bym... Malinowej? Dobrze, chcesz do malinowej. Nie wdawać do malinowej. Ktoś taki głupstwo powiadał. Ha, no widzisz. No, widzisz, kadeczku. Żytek na ciebie działa jednak, co? Co z tym ojca LKS-em? No coś, ty na no przecież co? To jest... A co? To jest trzecie piętro. Dzisiaj przegrali, to jutro wygrali. A to zobaczymy. No skąd, no nie zmacha się, no. Widzę, tato. A daj ty mi święty spokój. Dobra, to są to, której możesz być? Nie. A nie możesz wcześniej? No dobra, to o 9 wobec tego. Pa, cześć. Położyłam złotówkę tam za telefon. Dziękuję bardzo. Może się napijesz herbatę albo kompotu? Nie. Czegoś mocniejszego tam się napiła. Mocniejszego? Nic nie mamy. Jak to? A wino? 10 litrów stoi jeszcze od zeszłego roku. No wylałabym to prosiętą, żeby się nie bała, że się strują. A co ty tam się znasz, pani? Dobra, dobra. Z własnych poleczek. A nie jest fermentowany? Nie. Bardzo dobre wino. Sam robiłem. Wyburzałam was? Mhm. Ja już jutro się przeprowadzam. A państwo kiedy? A nie wiemy jeszcze. A jakie mieszkanie dostajecie? Dwa. Jedno dla nas, drugie dla Stefana. Dwa mieszkania? Ojej, to wspaniale. Za taką ruderę dwa mieszkania. Jaką ruderę? Nasz domek trzy bloki takie przetrzyma. A ogródek? A świeże powietrze? A sąsiedzi? Nikt nikomu nie siedzi na głowie. Człowiek może robić, co mu się żywnie podoba. Mamo, zapomnieliśmy o babci. Babciu? Babciu? Co? Co? Zasnęła babcia, tak? Nie, tak tylko sobie myślałam trochę. No to chodźmy. No i jeden zaczął się do niej dowalać. Dans, dans, dans. A potem jej zaproponował 20 dolców, żeby z nim poszła. A ona mówi, że nie może, że z mężem. Pokazuje na mnie. To on przyszedł i na paluchach pokazuje, że da 30. Jakie 30? Jeśli się zgodzę. 35. Dobra, 35. A wiesz, do kogo był podobny? No. Pamiętasz wujcika? Jakiego wujcika? Zwoja, taki... Taki... Zaopatrzeniowy. Świr taki. Świr, nie? Jakbym tak sama pochodziła na dancingi, to byśmy mieli raz, dwa własną taksówkę. Albo w ogóle byś nie musiał jeździć na taryfie, nie? Oj, wygląda na to, że zamknięte. Otworzy. Otworzy dla mnie specjalnie. W końcu kupę gości mi nawiozuje. A jaką ma golonkę? Nie
Marta? Co? Stefan był twoim pierwszym chłopcem? A Kazik był twoim pierwszym chłopcem? Coś ty. Powiedziałam sobie, że spróbuję wszystkiego, zanim wyjdę za mąż, żeby potem nie żałować. Ale wiesz, jak to bywa, i nawinął się Kazik. Kazik jest bardzo dobry. Dobry. A Stefan? Co Stefan? A tamten jaki był? Jaki tamten? No Kazik opowiadał mi, że tam kręciłaś z jakimś adwokatem. A, nie, on nie jest adwokatem. Skończył prawo, ale pracuje w Marchlewskim jako radca prawny czy jakoś tam. A skąd Kazik o tobie? Spotykacie się? Czasami. Czasem dzwoni. Nie żeni się, bo mówi, że tylko mnie kocha. Tak i tak. Stefan się złości, jak się z nim widuje. Nic dziwnego. Chodźcie, załatwiony. Wesele było, ale zaraz będzie w porządku. Pani Marysiu, proszę się pospieszyć. Ale nie wiem, pan zrobiła. Już się robi. Są. Zaraz zamówię. Ile? Cztery. Cztery galonki, proszę. Słuchajcie, no, wesele było, akurat nic nie wiedziałem. Nieźle było. Ale przepraszam. Nie, w porządku jest, stary, co? Ale posprzątajesz. Porządku. Józefie, będzie szybko? Zaraz. Pani Józefie, działa to? Szafa gra. I koloneczki będą za ile będą pani uderzyć? No jakieś 10-15 minut. Dobra. Nie jest sympatycznie rzeczywiście, ale naprawdę bywa tu mi miła. Żarcie jest wspaniałe zupełnie. No, co puściłeś? No to co? No co? Koloneczka się. Jak miło się zrobiło? Tak. Dancing. Tańczymy, wspaniale. Stefan, co to było? Co? No z twoją nogą. Co, nic nie było. Noga mi zdrętwiała trochę. No widzisz znowu. A ty sobie nic z tego nie robisz. Nic. Stefan, a jak ci się to zdarza w autobusie przy kierownicy, wypadek był? Cicho bądź. No co cicho, ja już nie mam do ciebie siły. Pójdziesz wreszcie do tego lekarza, czy nie? Rany boskie, byłem. Byłeś, kiedy? Parę tygodni temu byłem. Był okulisty. No i co ci powiedział? Nic mi powiedział. Dał mi skierowanie do neurologa. I poszedłeś do tego neurologa? Co to ja, wariat jestem? O Jezu, Stefan, ty jesteś jak dziecko, wiesz? Odbijam! Odbijany. No chodź, Marta. No, Stefana. Poczekaj, no. Ale zazdroszczę się. Ty i ja. Czwartek gdzieś był? No. To ja się zwolnię z pracy i pójdziemy razem do lekarza. Tak. A może mnie zaniesiesz, co? Proszę bardzo. Lweczko, ty. Dobrze. Jestem głupi, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. No, dwa tygodnie w szpitalu, to dobra, jesteś dwa tygodnie na obserwacji. O to chodziło, tak? To znaczy, że nie wiedzą, co się jest. Bo nic nie wiedzą, bo nic mi nie jest. Będę siedział jak głupi dwa tygodnie w szpitalu, żeby się dowiedzieć, że jestem zdrowy, tak? Ja sam myślę, wiem. Że takie bzdury gadasz, że nie wiem. Dwa tygodnie to wcale nie jest tak. No jak dużo. Za kogo, tak? Potem znajdą to, potem coś jeszcze, zawsze to znajdą, jak się uprą. Co mam teraz czas na to? Czekaj. Kurde, to się zabrać. Daj mi spokój. Już później to nie mogliście przyjść, co? Co wy sobie myślicie, że ja cały dzień stała przy tej kuchni i 100 razy odgrzewała wszystko i ciągle pilnowała tych garków? Mamo, ja zaraz. A gdzie jest mój garnek? Aha. A ty znowu z tymi buciorami wchodzisz do mieszkania. Matko święta, cała podłoga zadeptana. A sprzątać to nie ma komu. Cały dzień można sobie ręce urodzić. No i po co ty się grzebiesz w tej ziemi? Przecież i tak już nic z tego nie będzie. Pytałeś kolegę, czy weźmie te krzaki? Nie, zapomniałem. Ty byś o czym pamiętał.
Oczywiście, co ci obchodzą tam jakieś krzaczki? Niech mi ojciec da zjeść spokojnie. Słyszysz, Martuniu? Rozmowa z kierowcą zabroniona. Tato, nie bój się, ja już go przypilnuję. Bo gdyby ten twój kolega nie wziął tych krzaków, to jeden odejmie, z roboty weźmie. Szkoda, żeby się zmarnowały. Gdybyś przy nich porobił chociaż raz, to byś pamiętał. Przepraszam. Jaki chcecie kompot do obiadu? Wszystko jedno. Wszystko jedno. Nie jecie tych kompotów i potem wszystkie się psują. No, porzeczkowe będę musiała znowu przygotować. No. Ty się, Stefciu, nie gniewaj na ojca. Wiesz przecież, czym dla niego jest ten ogród. I teraz wszystko będzie musiał zostawić. Mój Boże, tyle lat być naczelnikiem i dojść do tego, żeby stemplować znaczki i użerać się z ludźmi przy okien. A ta siksa, co po nim nastała, to na niczym się nie zna, tyle, że ma papierek. Wiesz, jak ojciec zna się na geografii. Kiedyś zapytał ją, jaka jest stolica Nepalu. I co powiesz? Nie wiedziała. Po co mama mi to mówi? Przecież ja to wszystko wiem. Mamo. Wiesz co? Żal mi tego Kazika. Co? Dlaczego? No bo ta Ewka taka jakaś jest. Jaka jest? Co ty? Okropna. Słychać. Jak tutaj słychać, tak tam słychać. Nie ma za spokój. Nie potrzebuję. Mamo, tutaj bardzo dużo dają jeść. Ale ja w ogóle nie zjadam wszystkiego, co mi dają. Czy tylko parę kompotów ci przyniosłam. No czekaj się. Nie, ale nie tutaj, nie tu, przynajmniej na sali tam. To weź to, postaw. Badali cię już sprawę? No tak, takie badania pierwsze już. Co powiedzieli? Nic, zmęczenie, wiesz, zmęczenie, tam jakieś te takie mięśnie zmęczone, skurcze. No, ale nic się nie boli. Nie, nic mnie nie boli. Nerwowa sprawa. Odpocznę, to będę miał. Wiesz, Stefciu, że znowu nam cofnęli ten termin oddawania mieszkań. Co no, mówię ci, za chwilę nam wjadą te koparki na głowę, a my się nie będziemy mieli gdzie podziać, no. Słuchaj, pewnie, no. Przyniosłem ci radio. O, wiesz. Tam są nowe baterie. Dziękuję bardzo. U nas jeden ma w pokoju radio, ale nie daje słuchać nikomu. Pod kołdrą sobie słucha. Wiesz co, a Kowalscy to już od tygodnia siedzą spakowane, mają wszystko w drewnianych skrzyniach. Może mama usiądzie, no i, co? Nie czekaj jeszcze. Potem... Niech ma siada. Kompot. Nie, wiesz co, nie będę siadać, ale czekaj, nie, mówię ci, z tymi Kowalskimi to ci jest, bo oni tak gotują na maszynce turystycznej, jedzą z kochera. Bo też wszystkie talerze mają spakowane w tych skrzyniach. A śpią na mgłych materacach pod kocą z dzieciakami. No i nigdzie się nie mogą ruszyć, bo wszędzie są te skrzynie drewniane. Tak. Ładna dziś pogoda, co? Właśnie, głupio siedzieć tam, słońce jest. A wiesz co, że dziś, Stefciu, to nie masz czego żałować, bo obiad to całkiem nieciekawy będzie, bo kura z ryżem i z kompotem brzoskwiniowym. Albo ze śliwkowym. Chłopaki z roboty dzwonili, nie wiem.
Coś ich nie ma. Oj, nie idź, może nie rozmawiać. Przyjdę do czwartej czas, jest od godziny do czwartej przecież. Kazik, my już musimy iść. My też chyba już pójdziemy, prawda? Poważnie? Wpadniemy do ciebie. Za tydzień. Zajrzyjcie. Widzi pani, nie mamy jeszcze wszystkich wyników, ale obraz kliniczny jest dość jasny i oczywiście nie możemy mieć absolutnie pewności. Rozumiem. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przebiegu tej choroby ustalić, ale mówiąc szczerze, tak. Panie doktorze, czy... Słucham? Czy ta choroba jest zaraźliwa? Nie. Nie, to nie mamy na to dowodu, że ta choroba jest zaraźliwa. A macie państwo dzieci? Nie. No cóż... Moim obowiązkiem pani powinna wiedzieć, że oczywiście jest to może kwestia czasu, nawet długiego, ale pani mąż najprawdopodobniej nie wróci do zdrowia, zostanie kaleką do końca życia. Może to przebiegać łagodnie, może to się na pewnym etapie zahamować, ale na pełen powrót do zdrowia szans nie ma. Tak, rozumiem. Czy... Nie. Przepraszam. Robię tata herbatę. Ja bym się też napiję, tak mi jakoś suszy. Suszy cię? Oj, Martuniu, coś mi się zdaje, że zostawię dziadkiem. Tato, tato, to zawsze jakiś trafio. Przecież musimy coś kupić na to nowe mieszkanie. Trzeba pospłacać raty. No po co nam teraz dziecko? Szkoda. Ale może masz i rację, że nie ma co się spieszyć. Czego teraz ty przeżyjesz, potem nie przeżyjesz. Potem to już ci na nic czasu nie starczy. Dom, praca, dzieci. Się tylko przyjrzyj matce. Człowiek haruje od świtu do nocy i nie wiadomo, kiedy się starzeje. Tato, mama by inaczej nie umiała. Czego by nie umiała? No, żyć. Pójdzie do bloków, to się nabuczy. Rozmawiałaś z lekarzem? Rozmawiałam. No i co powiedział? Co mu właściwie jest? No wie tata, oni sami jeszcze nie wiedzą, no. Na tym autobusie to jest bardzo ciężka praca, no bo te drgania silnika bez przerwy i on tymi nogami pracuje i stąd te skurcze. A czy on musiał jeździć tym autobusem? Nie musiał. Że mógł studiować. Myślisz, żebym go nie utrzymał? Mógł być inżynierem, kimś. Tyle tłumaczyłem, tyle prosiłem, ale to tak jak grochem o ścianę. Tato, czego tata chce od Stefana właściwie? Czego chce? Nic nie chce. No przecież on jest bardzo dobrym kierowcą. Tak, ale tylko kierowcą. To co z tego, w pracy go szanują, lubią go? Przecież on zarabia dużo więcej, niż gdyby skończył studia, tato. Daj spokój, Martuniu, daj spokój. Co wy tutaj urzędujecie po nocach, tak? Nic. Tylko wieprzowinę.
Mamo, a co Stefan dzisiaj robił? A co byś chciała, żeby robił? Nawet bym mu nie pozwoliła. Jadziu! Piekę mu szarlotkę. Co, babciu? Chcę iść do siebie. No to chodźmy. Zaraz. No co? Zginą mi pod fotel poszedł kapeć. O Jezus. No, już dobrze jest. Idziemy. Nie dobrze. Och, proszę, babciu. Zaraz. Słyszałeś kiedyś o teorii prawdopodobieństwa? Nie. Już wszystko można matematycznie wyliczyć. Ja miałem tu wyniki losowań za cały ostatni rok prawie. Wyraźnie metodę można znaleźć. Tu jest taki system. Marian mi powiedział, wiesz, ten kierowca nowy taki u nas jest. Tu jest taki system, który się dobrze potem patrzy. Tutaj siódemki się powtarzają, widzisz? Stefan, wiesz co? No? Może byś wyszedł na świeże powietrze, jest taka ładna pogoda. Tak? Że wszyscy widzieli, tak? Co widzieli? No przecież nie możesz tak całymi dniami siedzieć i nic nie robić. A dlaczego nie? Jestem na rencie, mam czas. Mam dużo czasu. Daj mi święty spokój. Stefan, no powinna się czymś zająć, wiesz, no. Coś... Co? O co ci chodzi? Chcesz mnie dobić? Mogę z babcią w Chińczyka grać. Człowieku, nie irytuj się. Wszystko mi się pomyliło. Jedno ma koni. Ile ma koni? No. 75, proszę pana. Pali dużo? Pali. 4, proszę pana, na roboczą godzinę. Pan da się przejechać, co? Nie da rady, proszę pana. No poprowadzę trochę. Nie wolno. Proszę. Dobra.
zobaczę, jak ja ci przypieprzę, to kucho to zobaczy! Chwileczkę, tu jeszcze kolejka obowiązuje w tej chwili. Każdy czeka. My również czekamy. Co? Co ma być? Inwalida jestem. Proszę okazać się, czy... Inwalida jestem, no. No proszę księżyczkę pokazać. Spokojnie, spokojnie, kolej, spokojnie. Stań w kolejce, nie rentuj się. Co? Coś o co chodzi? Chwileczkę, proszę się nie rzucać. Zaraz. Chwileczkę. Proszę się opanować. Ale chwileczkę. Muszę kupić jakiś abażur na tę żarówkę. Chyba najlepsza będzie taka zwyczajna biała kula. Co? Jak myślisz? No, można by. Która godzina, Marta? Ufu do pierwszej. Palisz? Pani? Dzień dobry. Przecież umówiliśmy się, że... Tak, ja wiem, Zimena, ale mąż już jest taki... No tak, no właśnie, dlaczego pani? Dlaczego nie przyszedł mąż? Ale co przecież niech pani zrozumie, że mamy stale za mało miejsc do pracy co, w stosunku co do potrzeb. Ale ja będę pana rozumiała. Ja wiem, ja pani pana. Obiecałem załatwić, ale nie jestem tego w stanie załatwić w przeciągu ale, dwóch dni. Ale, proszę pana, właśnie chodzi o to, że ja nie mogę czekać. Mąż musi coś zacząć robić. Ja, proszę pana, rozmawiałam z lekarzami, zresztą dawałam panu przecież te orzeczenia i pan... Tak, rozumiem, czytałem opinię lekarza. Ale właśnie chodzi o to, że pan nic nie rozumie, proszę pana. Jak mąż był zdrowy, to był potrzebny, prawda? A teraz jak jest chory, to w ogóle to nikogo nic nie obchodzi. Przecież to chyba jest obowiązkiem tej instytucji, żeby się tym jakoś zajęła. Przecież chyba musimy sobie jakoś pomagać, prawda? Proszę pani. Ale ja pana bardzo proszę. Przyniosłam ci wino. Próbuj, smaczne, słodziutkie. To jest to, co... Ojciec wyrzucił, a ja przygotowałam, od cukru dodałam, jest słodziutkie, dobre, bo ojciec cukru nie dawał. No, tak. Próbuj. Świetne.
Wypij wszystko, dobre. Wypij nie, wszystko. Nie chcę mi się pić lepszy. Bardzo smaczne jest. Bo smaczne. Co ci tu Stefciu kazali robić? Robić, babcia, paski do zegarków. Paski do zegarka są potrzebne. No, zawsze są potrzebne. No, babcia patrzy. Tak. I dziurka, o. Idzie babcia? To akurat tyś musiały zachorować. Takie nieszczęście. A ja chciałam koniecznie do was, z wami razem i pojechać do was, jak się wyprowadzimy. No, mogłabym wam pomóc gotować, sprzątnąć, bo ciebie coś zrobić. Dzieci wam będę niańczyć. Ale miejsca nie będzie. Będę w ogóle na spacer z niebie nie będę mogła, już nie da rady. Ale dopilnować mogę. Babciu, mieszkanie takie małe będzie. Z mamą babcia zostanie. Z matką twoją za nic nie zostanę. Nigdy w świecie. Ona by mnie zatruła. Jak gotowała kapuśniak dla was, dla mnie ugotowała rosół. I ja ten rosół dałam kotu od żery. I co powiesz? Kocisko zdech. Kupiłam garnisze. Do nowego? No. A ty już tam mieszkasz? No. Jak tam? Fajnie, słuchaj. Wysoko mieszkasz? Na 10. piętrze. Nie pokazuje się nic u nas, ty wpadł. Gdzie tam, co ty? Słuchaj, mam trawę, jedzie ze mną, pomóż mi zabrać garnisze, dobra? Co? Chodź, no chodź. Będziesz coś jadł? Co ty robisz? Widzisz, nie? Zostaw to. Zostaw to! Moje. Moje. Dzwoniłem parę razy. Przekazali? Nie. Kawa? A może zamówisz coś innego? Chcesz? Proszę pani, dwa winiaki. Czekam, że się odezwiesz i doczekałem się. Jacek, chciałabym, żebyś mi poradził. Mam taką sprawę.
Tak, jaka sprawa? Wiesz, Stefan jest chory od 3 miesięcy. No to znaczy, od 3 miesięcy o tym wiem. Nie pracuje już. No co i... mu jest? No właśnie, ten lekarz mi o tym nie powiedział. Nie powiedział, jak się nazywa ta choroba. Tego po nim w ogóle nie widać, ale to bo postępuje. Nie wiem, może w ogóle nie będzie mógł się ruszać. Co? No, ale nie o to chodzi. Wiesz, Stefan zaczął pić. Tak, słucham. Wiesz, nigdy przedtem nie pił, a teraz wraca w nocy pijany, awanturuje się. No nie wiem, do kogo chodzi. Zawsze przyjaźnił się z takim Kazikiem, a teraz, nie wiem, szleja się z jakimiś, przepija wszystko. Mamy dostać mieszkanie, wiesz, no trzeba kupić jakieś meble. Tak, tak, rozumiem. No, przykra sprawa. No, bardzo się na tym znam, ale mam kumpla, który siedzi w rozwodach, mógł się spytać. No ale no, nie mogę się z nim dogadać. Według mnie można by coś załatwić. Musiałby złożyć pozew. Co? Pozew. Jaki pozew? No, pozew, żeby cała sprawa ruszyła. Ty idiota, ty nigdy nic nie rozumiesz. Pomogę, bo to ciężko. Obejdź się. Stefana nie ma. To twój mąż nie mój, to sobie go pilnie gdzie chodzi. Ale mamy syn, mama go wychowała. Nie mnie wypominaj. Będziesz jadła obiad? Nie jestem głodna. A Stefan jak wróci, to niech sobie śpi w kuchni. Ja się zaraz kładę. Sama się szlała po nocy w ogóle gdzie. Och. I nawet nie zadzwoni, a tu sterczę cały dzień. Żeby się mężatka włóczyła po nocy. I co z ciebie za mężatka? A oczywiście sama o sobie tylko myśli. Jaśnie pani, mąż na nią musi pracować, a samej się nawet nie chce dziecka urodzić. Mamo, ja teraz zarabiam, ja! Bo Stefan chory! Przedtem też zarabiałam. O tak! A od czego się Stefan rozchorował? Bo harował jak głupi. Bo Martusi musi kupić kożuch. To buty za 2000. Mamo, niech mama przestanie! Ale jak wyzdrowieje! Nigdy nie wyzdrowieje! Nie rozumie mama tego? Będzie kaleką do końca życia! Inna na moim miejscu by go rzuciła! A ja się tu z nim morduję nie po to, żeby mama! Mamo... Ja tak nie myślałam. Wiesz, mam dosyć. Dosyć mam, wiesz? Współczucia mam dosyć. Ta Marta się gapi się na mnie. Wiesz, jaką ona mi pracę znalazła? Mnie? No chciała, żebyś się czymś zajął. O, wiesz? Wiesz, gdzie ja mam takie zajęcie? W dupie. Wiesz? O szmal chodzi. Myślisz, że ja nie wiem, o co chodzi? O szmal chodzi. Ale głupstwa. Ona jest dobra. Dobra, Marta jest dobra. Dobra. Współczucie. Dobry, wolny? Nie. Ale nie. Nie mogę, rozumiesz, nie mogę. Pajęczyna taka, pajęczyna. Ja się czuję, jak ja się czuję, no jak mucha. Jak ja wiedziałam się żenił, nie żeniłbym się, nigdy bym się nie żenił. Proszę bardzo. Ja jej życie zmarnowałem, rozumiesz? Ja jej życie zmarnowałem. Kazik, Boga kocham, ja bym się nigdy nie ożenił, jakbym wiedział. Bo ona myśli, że ja nie wiem, co mnie jest, rozumiesz? Ona myśli, że ja nie wiem, co mnie jest. Kazik. Ona ci mówiła, co mnie jest? Co jest? Co jest? Reumatyzm. Kazik.
Ty mi prawdę mówisz, nie? Prawdę mi mówisz. Ale czemu ja mam się kłamać? Ona coś ukrywa. Ukrywa coś, wiesz? Ona myśli, że ja się boję. Że odwagi nie mam. W życiu takiej odwagi nie miałem, wiesz? W życiu takiej nie miałem jak teraz. Ja sobie chodzę po ulicy, wiesz? Ja sobie po ulicy chodzę. Myślę sobie, może aż więcej nie będę tak chodził. Może już nie będę tak chodził po ulicy. Idę sobie, rozumiesz? Idę sobie. Zatrzymam się. Tramwaj jedzie. Jedzie tramwaj. Skoczę, nie? Myślę sobie, skoczę. Czy mi się nie skoczy? Nie skoczyłbym? Nie mam odwagi? Nie skoczyłbym, Kazi? Napijemy się ostatniego i idziemy. Idziemy. Nie, nie, nie idę. Nie, nie, do domu nie idę. Kasi? Wiesz, gdzie ja teraz chodzę? Do Jolki. Jolka. Zwiniany. Fajna dziewczyna. Fajna dziewczyna, bracie. Żadne takie. Żadna litość, żadne takie. Nie ma. Ona mnie rozumie. Kazi, chodź ze mną. Ucieszy się. Ucieszy się, dziewczyna. Chodź. Stefek, muszę iść. Stara w domu żyje. Ewa. No? W porządku, dziewczyna. Ewa. W porządku. Kazi. Ty myślisz, że jak inwalida, to już nie mężczyzna. To on nie mężczyzna. To się Jolki spyta. To się Jolki spyta. Co mamy tak po ciemku? Jest już Stefan? Co się stało? Już nie mogę. Za co? Za co mnie tak nienawidzi? Co ci sąsiedzi sobie o nas pomyślą? Pawłowska mówiła mi, wiesz, że ona chodzi po sąsiadach i rozpowiada, że my ją głosimy. Oj, mamo, Pawłowska kłamie, a mama jej wierzy. A wczoraj w nocy wstaje, wyjadła całą szybkę, co kupiłam dla Stefana. Czy ja jej żałuję? Przecież to moja matka. Czasami to już... Tak się zdenerwowałam, że pewnie nie zasnę. Wezmę proszę. No to po co mama się tak denerwuje, no? Albo czemu ona w tych szmatach chodzi? Nowy kłaźnik kupiłam za sobie Boże Narodzenie i co? Ani razu nie włożyła. Ty się nie gniewaj na Stefana, że tak późno wraca. Ja tak sobie pomyślałam. Stefan jest teraz taki chory, żebyśmy go wzięli ze sobą. Co to znaczy wzięli ze sobą? Mogę się nim opiekować. Jest w końcu moim dzieckiem. Mnie by było łatwiej jak tobie. A babcię to by wzięła ciotka Anusia, jak myślisz? Tak się zdenerwowałam, chyba jednak wezmę proszę. Matka ma rację. Jesteś młoda. Powinnaś pomyśleć o sobie. No, Margo mama, Margo mama! Co jest?
Co jest? Mówcie coś. Piłem się. Pijany jestem, no. Nie przeszkadza to, tacie? Dam ci herbatę. Martusia! Pijany jestem! Hej! A co jest? Napisz się z tatą. Przepraszam cię. Stefciu, no uspokój. Co jest? Uspokój się. No o co chodzi? Połóż się, no. Co? No pijany jestem! Zachlałem się jak świnia, no! No powiedz mi coś! No uderz mnie, no! No uderz mnie, bo ja cię uderzę, no! Spokój się! No uderz mnie! Jutro pogadamy! Nie jutro! Nie jutro! Dziś! Dzisiaj! Stefan. Stefan. Tata mi pomoże, no! Co? Wstawaj! No. Ja już... Wspomniałem mi zabawa. Zabawiliśmy się troszeczkę. Zabawa jest! No. Życie. Zabawiłem się, no co? Życie jest! Tylko robota i robota. Trzeba umieć żyć, ty mróweczko, ty moja słodka mrówe. Pięknie jest! Chodź. No chodź. Poleżmy sobie troszeczkę. Poleżymy spokój, Stefan, no co? Martusia, no chodź, no, no. Daj mi spokój. Co jest, Martusia? No, daj mi spokój. No, Martusia, no. Co jest? Daj spokój. Uspokój się, uspokój się. Nie ma się czym denerwować. Siadaj. Chcę, żebyś mnie zrozumiała. Chcę, żebyś mi uwierzyła, że naprawdę chcę tylko waszego dobra. Ja wiem, tato. Posłuchaj. Weźmiemy odszkodowanie za nasz domek i kupimy jakiś podobny. Stefan nie może mieszkać w bloku. Pomyśl, co będzie, jak się winda zepsuje. Pomyślałaś o tym? Jak on po schodach będzie chodził? Dobrze, jeżeli w ogóle będzie mógł chodzić. Już niedługo on ci na 10. piętro nie wejdzie. Tato, ja już o tym pomyślałam. Byłam w spółdzielni i oni mi przyrzekli, że dostaniemy parter. No, na parter też trzeba wchodzić po schodach. A jak ty sama sobie z nim poradzisz? Pomyśl. Zrozum, matka ma rację.
Przepraszam, że cię wyciągnąłem z pracy. Nie, Kazik, nie szkodzi. Powiedziałam, że idę do biura na Kościuszki. No co, mogę sobie chwilę odpocząć, nie? Jest. No to o co chodzi? Znasz mnie, Marta. Wiesz, że ja nie lubię się wtrącać. Ale Stefan jest moim najlepszym przyjacielem, więc... Pomyślałem sobie, że to jest mój obowiązek. Musisz go zrozumieć. Jestem pewien, że to nie on zaczął. W takim stanie człowiek jest bardziej uległy. Myśmy rozmawiali z Ewą. Nie gniewaj się, ale trzeba Stefanowi jakoś pomóc, wiesz? On się męczy przecież. Dobrze, Kazik. Czy ja ją znam? Tak, to ją. Zdziwiło cię to? Nie, ja o tym wiem. Co Ewy słychać? W porządku. Jedziemy w sobotę na Mazury. Ale umówiliśmy się z Andrzejem. Nie, no co to na sprawę przecież. Wolny pan? Podrzucić cię? Nie, nie, co? Dziękuję ci. Halo? Mamo, to ty? Mamo, potem mi mama powie, co mam kupić. Dobrze, jest Stefan. Mama go da. Stefan? A co ci do tego, kiedy przyjdę? Idź do tej swojej Jolki. Wydaje się, że jest jakiś mecz w telewizji. Nie oglądasz? Tak. Zaraz włączę. A gdzie mama? Nie wiem. Gdzieś jest. Nie ma tego meczu. Może wieczorem puszczą. Stefan! Stefan! Ojciec mnie woła. To może ja zgaszę. Co to jest? Nie widzisz? Nawóz. No widzę, ale po co? Trzeba to wszystko przenieść do szopy. To ciężkie jak cholera, żeby to przewieźć czymś. Powiedz lepiej, że ci się nie chce. Bez sensu, przecież ten ogród zasypią niedługo, tak to? Nie mów tak. Ogród zostanie. Rozmawiałem z inżynierem. Z tym młodym? To powiedział ojcu tak, żeby się ojciec odczepił. Wszyscy jesteście tacy sami. Tępe, samolubne pokolenie. Żadnych zasad, żadnych zainteresowań, nic. Ojciec ma ich tyle, że na całą rodzinę wystarczy. A mam. A ty co masz? Co? Nic. A nie muszę być działkowcem, ani ormowcem, ani filatelistą. Lepsze to jak nic. No i znaczków z cudzych listów też nie będę odklejał dla zabawy. Jak śmiesz? Jak śmiesz do mnie tak mówić? Zostaw to. Zostaw!
Marta! Co? Ty wychodzisz? Tak. No czekaj. Musimy porozmawiać, nie? No to rozmawiajmy, proszę cię bardzo. Bardzo ci... Ja się wszystko wytłumaczę. Zrozum. Co zrozum? Co zrozum? Dlaczego ja mam wszystko rozumieć? A może mnie ktoś zrozumie, co? Człowiek się męczy, zażyna się jak wół, chodzi, załatwia mu, czeka na niego, bo może mu się coś stało. On sobie po prostu siedził u tej... Wiesz, jak mi wstyd przed twoimi rodzicami? Ale ciebie to nie obchodzi, prawda? To nie tak, Martusia. Pewno, że nie tak, żebym ja się musiała od ludzi w mieście takich rzeczy dowiadywać. Wszyscy się śmieją ze mnie, ale ciebie to też nic nie obchodzi, oczywiście. Marta. Żeby to była, nie wiem, jakaś inna, nie wiem, no to bym zrozumiała, żeby taka dziwka, taka... Nie, Martusia, czekaj! Czekaj, zaraz, Marta, nie... No... Martusia... To się nie liczy, ja tylko ciebie... Ja cię kocham, no. Człowiek się stara, nie wiem, czeka na niego, chodzi, załatwia, a ja mam być tylko od tego, tak? A może ona by ci tak pozałatwiała, to idź sobie do niej, niech ona to robi! Marta! No kocham cię. Ja nie mogę. Ja nie pójdę do niej już więcej. Pójdę jutro, powiem jej, że już nic, dobrze? Pójdziesz do niej na pewno? No. A chcesz, żebym z tobą poszła? Żebym powiedzieć ci, że się nie będziemy więcej spotykać i... No, że... Już ja mam żonę i... Nie mogę i... Marta jest bardzo dobrą żoną, wiesz, i nie, żebyś nie myślała, że ja cię... Że ja cię oszukałem albo... Że... No... Rozumiesz, no... Jola... Co? Marta, musicie zabrać ze sobą trochę tych kobotów. Tak z połowy chyba weźmiecie, nie? Dzień dobry. Proszę panie, czy można zadzwonić? A proszę bardzo. No, niech pan dzwoni. Wie pan, mój mąż pracuje na poczcie, to sobie załatwił telefon. Zawsze przychodzili do nas dzwonić. Halo? Bazo?
to ja tu kładę, dobra? Dobrze, chodź. Co to jest? Co to za łóżko? To stare łóżko Stefana. Trzymałem to, myślałem, że się przyda. Teraz takich nie robię. My to weźmiemy. Jak się dziecko urodzi, będzie jak znalazł. Dziecko? No. Będziemy mieć dziecko, a co? Ojciec niezadowolony? Nie. Tylko myślałem... Co ty myślisz? No myślałem, że teraz, kiedy Stefan jest chory, to ty, Martyniu... No co, ja? Ty się nie boisz? Decydować się teraz w tej sytuacji na dziecko? Czego się mam bać? Póki się kochamy. Moja żona. Co słychać? W porządku. Chłopcy pana wspominają na bazie. Tak, pewnie pan. Czasu nie mam. W takiej spółdzielni teraz pracuję. Żonie też pomóc trzeba trochę. Pan tu na tej linii zawsze jeździ? Nie, ale często. Może pan wpadnie do nas, my tu mieszkamy niedaleko. Lustrzana 108, mieszkania 211. Może pan zapisze. Nie, nie, będę pamiętał. Tak. No to... Do widzenia. Do widzenia.